Yo, siemaneczko, ziomki z tej strony Alanek i dzisiaj zapraszam was do vloga po bardzo długim czasie nieobecności i mam dla was takie nietypowe zapowiedzenie, bo dodawać tutaj na YouTube'a nie będę wiele, więc no nie oczekujcie, że będę wstawiał codziennie, bo to będzie po prostu taki update życiowy raz na ruski rok. Nie będzie wstawiał filmów co miesiąc, no bo tak też pewnie nie będzie. No, ale dzisiaj po prostu jedziemy w fajne miejsce, będziemy robili fajne zdjęcia i spędzimy fajnie czas, więc myślałem, że po prostu... Ale fajno mają widzowie perspektywę normalnie. Po prostu niesamowicie. Już. Co działa? O, działa chyba. Idziemy. Kurde, ja nie umiem tak. Słaba za mnie blogerka. Wrócik do samochodu wypadł. I co teraz? Tak. On tu się nagrywa, o. Zostałam sama. Nie ma ani Rufiego, ani Alana. O, nawet zrymowałam. Chodź! Jesteś nad taką tamą. To i jest taka rzeczka piękna i sobie można iść po długości, piękne widoczki. Boże, jak ja wyszedłem normalnie z formy vlogowania, ludzie, to ja nawet nie wiem, co mam mówić teraz. No, mam nadzieję, że wam się podoba, po prostu. Pan fotograf. Tak, sobie na razie. Pierwsze zdjęcia za nami. Trochę ciężko, ale zganiam to na po prostu pogodę. Co? Ale tu ciebie zdjęcie wyszły fajnie, u mnie gorzej. Dzięki. Nie o to chodzi. Ja się czuję ostatnio po prostu jak gówno, ludzie. Tak jak Alan wcześniej wspominał, każdy może mieć gorszy dzień. Akurat dzisiaj, akurat na zdjęcia. Nie no, żartuję. Cóż, nic nie zrobimy już teraz. Ja tylko mam nadzieję, że któreś faktycznie z tych zdjęć będą takie godne Instagrama może. No złaś! Turbulencje. O, zajebiste, tam się podoba. No, sesja na razie wychodzi. Ogólnie co tam u was, ludzie? Piszcie w komentarzach. Ktokolwiek odnajdzie ten filmik, to piszcie, jak tam u was. Co się zmieniło, bo u mnie multum. Teraz ogólnie, jak już dorosłe życie się zaczęło, ja dowożę na przykład paczki dla Amazona. Jeżdżę sobie vanem, co zarabiam. Gram sobie w piłkę, dalej problemy z kolanami mam, więc to się chociaż nie zmieniło. YouTube dalej wkurza ludzi i każdy, kto na nim został, w sumie się denerwuje tylko. Ja tutaj prawie to jeszcze, żebym się nie wywalił, tak ładnie powiem, bo cenzura. A u was co tam się dzieje? Zmęczyłam się. Ja się nie wiem, to czy wywalę tutaj.
No i nagrać z nią normalnie coś kreatywnego. No i przed siebie. Okej, dobra. Mission failed successfully, kurde. Dobra, sesja trwa. Teraz robimy ją w takich kwiatkach, o. Wszystko na Instagramie będzie jak coś, także wbijaj to. No. Szczerze wam powiem, ludzie, że planowałem czasami sobie coś tam nagrywać raz na jakiś czas, ale no życie jest po prostu dorosłe tak ciężkie, że no człowiek zauważa, że nie ma czasu na własne przyjemności, a co dopiero na po prostu jakieś hobby typu YouTube albo streamowanie. I owszem, brakuje mi bardzo takiego nagrywania i takich chwil po prostu z wami, ale no czasami no człowiek wpada w taką rutynę, że no nie da rady z tej rutyny wyjść, tak? I to chyba spotkało większość youtuberów, twórców, którym no nie wyszło w życiu influencera, tak? Ci, którzy mogą z tego żyć fajnie, żyją dalej. Ci, którzy nie mogą, a się starali tyle lat, no zostają i się tylko wkurzają. W ogóle był update życiowy. Kuku. Widzicie? Wąż mnie ugryzł. Wąż, patrz, dwa kły wbił. Nie widziałeś, jaki wielki był? Taki pytong, że hej! I dlatego właśnie kocham mieszkanie w Leeds, bo po prostu poza trasą do Londynu wszystko i to wszystko, co chcielibyście zwiedzić i zobaczyć, jest w zasięgu jednej godziny. Po prostu takie widoki to jest coś, co powoduje, że chce się żyć. Naprawdę, to jest tak piękne, jest sobie tak pięknie, że chciałbym tutaj po prostu przyjechać i chillować tutaj, ale w bardziej po prostu w jakiś lepszy dzień, bo dzisiaj jest szaro i pochmurno, a wiem na pewno, że jakby było lato, znaczy jakby było, jest już w teorii lato, ale jakby było cieplej, niebieskie niebo, słońce, ojej, to by było po prostu, to by była bajka. Nikola się bawi w budowanie. Dokładam swoje cegiełki. No. Wracamy. No, wracamy ogólnie, ludzie, bo tak jak przed chwilą mówiłem o tym, że fajnie by było tu być, gdyby była jakaś ładna pogoda. Zaczęło padać. Zaczęło padać. A my mamy tak daleko do auta, że ja pierdziu. Urok angielskiej pogody. Ludzie, co to się tam odpierniczyło, to ja nie wiem. Widzicie tutaj tą wysokość? Tu, o, tu. Taki, na takiej wysokości przeleciał taki wielki, kurde, bombowy samolot wojskowy. My tak normalnie sobie idziemy? Chillerka? No, no wielki był, bo był nisko. Ta logika. Tak, ale normalnie my sobie idziemy, chillerka, coś tam gadamy, no krzyczymy taki szum po prostu głośny. Odwracamy i mówimy, co to jedzie normalnie. A to było widać właśnie, jak po prostu jakby miał zaraz nad nami przejść, no. Akurat on pod, nad rzeką. Po prostu nad rzeką, na tej wysokości naszej normalnie sobie przylatywał. Ja pierdziele. Ja myślałem, że umarnę tutaj. Udało się. Udało się. Tak? Tak. Jesteśmy przy samochodzie, wreszcie. Się nie kończyła ta podróż. A tutaj, ludzie, macie najbardziej bezużyteczną opcję w BMW. Takie gówno. Mi podało. Mi nie podaje nigdy. To powinno podawać pas, ale po jakimś tam czasie i użytkach po prostu to już przestaje podawać pas. I tylko wkurza, bo trzeba sięgać jeszcze dalej po ten pas, niż trzeba było sięgać przed tym. Ach.
problemy pierwszego świata po prostu. Spadamy. Aha. Autko jedzie. Dobra. Aż Lupi się przewrócił. Sorry. To tam będzie zajezdnia taka. Wyłączam. Także ludziska, takim gestem będziemy zakończyć naszego vloga, bo niestety no zaczęło padać i padać nie przestało do bardzo późnej godziny, więc przesiedzieliśmy resztę po prostu dnia w domu, ale po prostu no chciałbym wam podziękować za to, że wbiliście. Jeśli znaleźliście ten filmik na moim kanale, to dziękuję naprawdę, bo jesteście złotem. Powinniście naprawdę szukać złota, szukać diamentów, puścić se kupon po prostu na loterii, bo jesteście szczęściarzami. No, ale takim gestem po prostu zakończę odcinek, także zostawcie cokolwiek po sobie, dajcie znak, że byliście i trzymajcie się. Hej, na razie, bo była.